Cześć, witam Was wiosennie i jak wiecie z tytułu odcinka, porozmawiamy sobie trochę o nowościach. Nowości mają w sobie coś takiego, że działają na nas jak świecidełka na sroki albo przyciągają nas hipnotyzująco i tak wołają: kup mnie, kup mnie, jestem nowością, kup mnie. Ale czy rzeczywiście pojawiające się każdego miesiąca kolejne produkty z hasłem nowość są nam potrzebne, są potrzebne naszej skórze? Jak podejść do nowości i czy mamy coś takiego teraz wiosną, co rzeczywiście można powiedzieć jest to nowość warta zainteresowania? O tym w dzisiejszym odcinku. Nie wiem, czy wiesz, ale nowości są bardzo ważną kategorią produktów w portfolio każdej marki, nie tylko kosmetycznej, każdej firmy, każdej marki, ale mówimy o kosmetykach. Dlaczego? Dlatego, że ta kategoria, czyli nowości tworzone przez cały rok, każdego miesiąca będą generowały sprzedaż. Rzeczywiście łapiemy się na hasło nowość, myślimy, że to jest coś nowszego, lepszego i ciągle poszukujemy. No, lepszego, doskonalszego rozwiązania, dlatego hasło nowość e, działa. My kupujemy, firmy sprzedają, więc, to bardzo często jest elementem wzrostów, które firmy zaplanowały w swoich budżetach sprzedażowych. Często jest tak, że gdy przyjrzymy się tym nowościom z bliska, okazuje się, że nowością jest opakowanie inne, ładniejsze, e, z nowym logo, z nowym designem. Niekoniecznie zmienia się skład albo ten skład zmienia się w minimalny sposób, dając już teoretycznie nowy kosmetyk. Trendy marketingowe również powodują, że firmy zaczynają tworzyć nowości i nie dlatego, że jest to nowa technologia, czy wykorzystują nową technologię, tylko dlatego, że wiedzą, że dany składnik, który jest popularny z hasłem nowość spowoduje, że Ty dokonasz zakupu. Pojawia się zatem bardzo ważne pytanie: czy nowości są nam w ogóle potrzebne? Tak, pod warunkiem, że wnoszą coś rzeczywiście nowego do naszej pielęgnacji. Czyli na przykład Mamy wykorzystanie nowej technologii, szybsze przenikanie, lepsze przenikanie przez skórę, lepsza forma składnika czy wyższe stężenie tego składnika. To jest jeden kierunek wykorzystania nowości. Drugi e, kierunek to jest wprowadzenie danego składnika, danego kosmetyku z danym składnikiem e, czy w nową formułą do Twojej pielęgnacji i jest to nowe. Twojej pielęgnacji, dla Twojej skóry, a nie dlatego, że ma napisane nowość na opakowaniu. Pamiętaj, że nawet wybierając spośród nowości, patrzymy zawsze na funkcję kosmetyku oraz składniki, które sprawią, że ta funkcja w naszej pielęgnacji zostanie spełniona. Na przykład, jeżeli szukasz serum czy preparatu na przebarwienia posłoneczne, to sprawdź, czy są tam składniki, które mają udokumentowane działanie na przebarwienia posłoneczne, a nie na przykład ekstrakty z cytrusów, które de facto rozjaśniają tylko trochę kolory skóry. Jak zatem podejść do nowości kosmetycznych? Na chłodno, zdroworozsądkowo, bez emocji i nadmiernego entuzjazmu. I zawsze z pytaniem, co dany kosmetyk, co dana nowość wniesie do pielęgnacji mojej skóry. No i tu w zgodzie z tym, co powiedziałam, pytanie do Was, moi drodzy, bo ja również pracuję nad nowością. Tworzę serum olejowe do skór tłustych z nadprodukcją sebum trądzikowych. I pojawia się pytanie, czy skuteczność produktu jest w tym momencie ważniejsza niż dość. Ostry i nieprzyjemny zapach. Napiszcie w komentarzu, czy zapach taki mocny produktu odstraszy Was od stosowania skutecznego serum olejowego, odbudowującego barierę hydrolipidową do skóry z nadprodukcją sebum, czy to nie ma dla Was najmniejszego znaczenia. To teraz przejdźmy do nowości, które już są na rynku i sprawdźmy, czy warto się czymś zainteresować. Zaczniemy sobie od nowości, która mnie zainteresowała, a to naprawdę jest duże wyzwanie w tym momencie dla marek kosmetycznych, bo niewiele jest produktów, które wzbudzają mój entuzjazm i które powodują, że reaguję na nie już jak sroka na, świeci na świecidełka. To już jest bardzo trudna sroka wymagająca ze mnie, ale mamy produkt, mamy nowość od marki Basic Lab. Mowa o serum z peptydami miedziowymi, biomimetycznymi i z czynnikami wzrostu od marki Basic Lab. To naprawdę jest serum petarda i bardzo się cieszę, że wreszcie się pojawiło na rynku. Ja już o nim słyszałam jakiś czas temu, że jest tworzone. Wreszcie jest. O peptydach w pielęgnacji skóry i zapobieganiu procesowi starzenia i przeciwdziałaniu procesowi starzenia mówiłam już wielokrotnie. Po merytorykę odsyłam do odcinka o peptydach. Tam jest informacja też o peptydach miedziowych. Tu skoncentrujmy się na samym produkcie, gdzie mamy połączenie. Zarówno peptydów miedziowych, jak i dodane peptydy biomimetyczne, jak i jeszcze czynniki wzrostu, to jest naprawdę pielęgnacyjna muzyka dla moich uszu. Bardzo mocne serum, działające nie tylko zapobiegająco, ale również wpływające na ujędrnienie naszej skóry na głębszym poziomie niż tylko na skórek. Peptydy miedziowe nie są łatwe do skomponowania czy wkomponowania w formułę kosmetyczną, mają dużo przeciwwskazań technologicznych i składnikowych, są również jednym z najdroższych składników na rynku, co powoduje, że nie mamy wcale dużo serum z peptydami miedziowymi czy kosmetyków z peptydami miedziowymi dostępnymi do naszej pielęgnacji i zwykle są to preparaty raczej z wyższej półki niż z niższej. W przypadku serum Basic Przyznam szczerze, spodziewałam się nawet jeszcze wyższej ceny niż, niż ona jest przy takim składzie. Także tu można powiedzieć, że rzeczywiście ta jakość i cena idą w parze. Pamiętajcie, że serum peptydowe, każdy serum peptydowe to długodystansowiec, więc na efekty trzeba trochę poczekać, choć Basic Lab tutaj obiecuje już bardziej widoczne efekty od 8 tygodni stosowania. Ja jestem po 3 tygodniach stosowania serum i widzę faktycznie, że delikatnie zmarszczki mimiczne się wypłyciły. Ja wiem, one nie są bardzo widoczne i zaraz mi powiecie, że co, co mi się miało wypłycić, ja widzę ja swoje zmaszczki zawsze widzę w swoim lusterku, więc delikatne wypłycenie już widzę. Czekam na efekty i będę się dzieliła efektami po 8 tygodniach. Czy mój owal się zaczął poprawiać, czy jeszcze nie, czy jest bardziej oporny. Natomiast rzeczywiście, faktycznie, realnie to jest na pewno produkt, który z nami powinien zostać miesiące, jeżeli nie lata. Jak zastosować serum z peptydami? Odsyłam Cię do ostatniego filmu o pielęgnacji przeciwzmarszczkowej ze schematami. Tam jest włączone serum z peptydami miedziowymi e, również w tej wersji. Albo możesz samodzielnie na bazie swojej wiedzy skomponować swoje serum e, z peptydami miedziowymi w pielęgnacji albo porannej, albo wieczornej. Daj znać w jakiej wersji lubisz peptydy miedziowe, czy już masz w pielęgnacji i jeżeli masz to kiedy je stosujesz. Jeżeli ktoś chciałby się jeszcze bardziej zamiedziować, to mamy opcję przykrycia serum z peptydami miedziowymi, nowością od Dermomediki, czyli kremem z witaminą B3 i z peptydami miedziowymi, czyli jeszcze dołożenie takiej bomby peptydowej regenerującej do naszej pielęgnacji. Wtedy stosujemy serum peptydowe i krem. Przykrywamy, możemy również stosować te preparaty rozdzielnie, czyli zdecydować się albo na jeden, albo na drugi. Kończąc temat peptydów, możesz spojrzeć jeszcze na serum ze Skintegry. Serum peptydowe, nie miedziowe, to, już są, seru, to są peptydy sygnałowe tak zwane, czyli przekazujące informacje w głąb skóry, mówiące skórze, żeby się regenerowała, żeby się produkowało więcej kolagenu, elastyny. Ale ponieważ w tym serum mamy również składniki nawilżające i łagodzące, kwas hialuronowy, fermenty, mamy też madykasozyt, więc możemy potraktować to serum jako takie e, albo serum aktywne, peptydowe, przy okazji nawilżające, albo jako wzmocnione serum nawilżające. To jest takie dwa w jednym, szczególnie jeżeli ktoś się zastanawia, e, gdzie, jak w połączyć te wszystkie serum aktywne, peptydowe i nawilżające razem, to to może być taka wersja trochę dwa w jednym. Z serum aktywnych mamy jeszcze dwa ciekawe produkty. Od Neutrei Rouge Control, e, produkt z kwasem azelajnowym, z rutyną, dedykowany skórze naczyniowej i rzeczywiście fajnie, fajnie, dobrze. Rzeczywiście dobrze skórę wycisza, działa na, na zaróżowienie, na rumień. Można się tym produktem zainteresować zamiast innymi, które są z kwasem azelainowym czy z Druga opcja to 5 kwasów AHA od mochani Ciekawe jest połączenie kwasu glikolowego, szykimowego, niacynamidu, mlekowego i dwóch jeszcze AHA, A, czyli winowego i cytrynowego, takie Trochę inna wersja tak zwanego krwawego peelingu, bardziej dedykowana skórze przetłuszczającej się ze względu na ten kwas szykimowy, łagodna, bo to stężenie jest niewielkie kwasów, po to, żeby móc stosować je częściej, działać na skórę rozjaśniająco, delikatnie zbierać nadmiar sebum, natomiast na pewno nie jest to produkt do skór bardzo, z bardzo zaawansowanym trądzikiem, będzie po prostu za delikatny. Raczej skóry mieszane, przetłuszczające się do takiej dodatkowej, wzmocnionej pielęgnacji. skórą mieszanym i przetłuszczającym się może się spodobać również ten produkt od BASIC Lab. Lekka emulsja normalizująca produkcję sebum. Pomimo nazwy Lekka Emulsja, bardziej potraktowałabym ten produkt jako serum, albo serum aktywne, albo serum nawilżające. Eee, dlaczego? Dlatego, że jest zbyt delikatne, żeby potraktować to jako samodzielny, moim zdaniem, produkt. Eee, trzeba to. W większości przypadków jednak przykryć dodatkowym kremem nawilżającym też może być o lekkiej konsystencji, tu nie trzeba przykrywać kremem okluzyjnym, ale sama emulsja jest moim zdaniem za lekka, za delikatna, żeby dawała efekt i mogła zostać na skórze samodzielnie. Natomiast faktycznie skład jest ciekawy, bo te komórki macierzyste z noni będą też dawały efekt nawilżenia a pozostałe składniki działają w taki sposób, żeby troszeczkę normalizować produkcję sebum, więc nie ma efektu wysuszenia, raczej taki, takie poczucie komfortu bez nadmiernego przetłuszczania. Bardzo dobry, bardzo dobry duet tego produktu będzie na przykład ze wspomnianym już w innym filmie kremem linia 7 ziół. I na sam koniec, choć to nie oznacza, że to są najgorsze na liście nowości, nie. To po prostu oddzielna kategoria, czyli produkty do mycia, głównie olejowe, ale takie, które pozwalają się zmyć wodą, czyli możemy je wykorzystać albo do podwójnego oczyszczania i wykorzystać jako pierwszy krok, potem umyć żelem, albo, to co lubię bardziej, użyć ich samodzielnie, zmyć makijaż i spłukać wodą delikatnie. Z tłuściutkim, delikatnym filmem, ale nie za bardzo tłuściutkim, także ciekawostki takie myjące. Pamiętajmy jednak, że produkt do mycia ma po prostu umyć naszą skórę i wielkiego tutaj efektu wow też nie oczekujmy. Ma być po prostu skóra umyta, czysta i niewysuszona, niepodrażniona. To był mój wybór nowości, ale pytanie znowu do Was, czy są jakieś nowości, które przyciągnęły hipnotyzująco Wasz wzrok i skusiliście się na zakup. Dajcie znać, jestem ciekawa, co na Was zadziałało. Być może zrobimy sobie drugą część filmu o nowościach, właśnie z Waszych rekomendacji, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Pamiętajcie oczywiście, by dawać kciuki w górę, subskrybować żeby żaden odcinek nowy wam się nie, nie zniknął i żeby każdy się pojawił w waszych powiadomieniach. Trzymajcie się, na razie, cześć!